Witam, witam, witam. Dziś chciałem wam pogadać moje akwarium z rybkami. Tu widzisz, takie budowane w ścianę. Tak, to takie sugestia, zalecenie mojego kardiologa. Wiesz, ja miałem zawał serca i kardiolog powiedział mi takie coś. Proszę pana, w pana przypadku, to ja panu polecam. Po pierwsze ruch. Jako jedna z metod leczenia pana, ruch obowiązkowy. I drugie zachowania, za wszelką cenę proszę unikać sytuacji stresowych. Jak pan będzie czuł, że w rozmowie rozmowa rozwija się w kierunku stresu, kłótni, awantury, to proszę po prostu wstać bez słóweczka, zrobić obrót na którejś pięcie, obojętnie na której, w tył zwrot, w kierunku drzwi i jedno słowo tylko powiedzieć, do widzenia, muszę wyjść. I no to trzy słowa. I wychodzi pan. Niech oni sobie myślą, co chcą, pan ma ratować swoje serducho, pan ma serce bardzo już zmęczone. I byle stres, i byle wysiłek nadmierny może być przyczyną następnego zawału. Proszę nie stwarzać sytuacji, która zmusi serce pana do wariacji. Takim elementem według sugestii pana kardiologa był pomysł, żeby w domu założyć sobie akwarium, tak powiedział, akwarium. I niech pan, jak pan będzie się czuł kiepsko, będzie pan czuł, że serducho panu trochę do góry podniosę, bo się to wszystko rozsypało, ten kadr. To proszę siąść w fotelu, wziąć sobie coś do picia, na przykład herbatę albo ale nie kawę, broń Boże. I proszę godzinę gapić się bez celu, pozornie bez celu na te swoje rybki. Proszę, ja wiem, to będzie, może być nudne, może być nieciekawe, to proszę sobie wybrać którąś rybkę i popróbować ułożyć je według jej zachowania, ułożyć jakiś scenariusz, bo pan lubi filmiki robić, no to proszę pod jedną rybkę zrobić taki scenariusz filmiku, który mógłby pan nakręcić, gdyby pan mógł tą rybą sterować, mógł poprosić ją o zachowanie takie, to takie. Wiem, trudne, ale że zająć się akwarium, wszystko inne dookoła siebie wyrzucić, spakować w torbę i do śmieci. Zamknąć tamten kosz na śmieci, niech nawet nie będzie śladu. No i mam takie właśnie akwarium, słuchaj. Z tym, że no ja mogłem kupić duże, prawdziwe akwarium. Była taka w Kielce firma jeszcze niedawno, kilka lat, która zajmowała się urządzaniem i konserwacją, prowadzeniem dużych akwariów morskich. Nie jakieś tam pipki, rybki, tylko prawdziwe, no, prawdziwe ryby, prawdziwe żyjątka oceaniczne z konikami morskimi, z czymś tam. Mieli kilku klientów, potem firma się rozrastała i postanowili założyć sobie dwa oddziały, na razie dwa, w dużych miastach, w innych dużych miastach, w Warszawie, wiem, i Kraków. No bo tu jak gdyby blisko, no nie tak blisko, ale na pewno bliżej niż Poznań, czy Gdańsk, i Szczecin, czy Wrocław. Tu na razie. A potem mieli pójść wszerz i wzdłuż jeszcze w Polskę. No i jak już założyli te jeden z tych oddziałów, nie pamiętam, który najpierw. I tamten oddział też zaczął już ładnie hulać. Tam mieli na tylu klientów, że tamten oddział przerósł ten bazowy w Kielcach i przenieśli się w Ciorty, wyszli z Kielc, przeszli do Warszawy. No wiadomo, Warszawa, a Polska to dwie różne krainy. Warszawa nie jest w Polsce, a Polska nie jest w Warszawie. To dwa style życia. Dwa poziomy pensji, dwa poziomy wydatków, dwa poziomy wartości złotówki. Oni nie wiedzą, jak się żyje za 1500 zł. W Kielcach trzeba tak żyć, no może nie 1500 w tej chwili, ale powiedzmy za 2,5-3,5 tysiąca z całą rodziną trzeba żyć jakoś tam. Ale to na boku, nie o tym chciałem. No i właśnie takie akwarium. Z tym, że akwarium takie oceaniczne kosztowałoby mnie ładnych kilkanaście tysięcy złotych. No przepraszam cię bardzo, to jest mniej więcej, no trochę mniej, niewiele mniej niż moja roczna, całoroczna emerytura.
Nie stać mnie było. Ale nie tak dawno założono mi w domu nowy dekoder. Ja mam telewizję kablową. Nie powiem skąd, bo przecież nie będę robił darmowej reklamy. Nie chce mi się. Mam dekoder Horizon. A ten dekoder Horizon ma też ciekawą opcję, właśnie akwarium. Tak naprawdę to nie jest akwarium wbudowane w ścianę, tylko mój telewizor, dosyć duży, na taki mnie było wtedy stać. Nie, to nie jest najnowszy, ale no wtedy to był, bo to jest 55 cali, to była kobyła. A dzisiaj to staje się powoli standardem, zdaje się, w wielu domach. I Horizon, jedną z opcji ma właśnie akwarium.